wszystkim. Dzisiaj bardzo intensywny, ale mam nadzieję bardzo miły dzień. Będę chciała Wam pokazać pracę telewizji i kulisy Opery Nowa oraz wszystkie fragmenty, które uda mi się nagrać w czasie dzisiejszego festiwalu piosenek Andrzeja Zauchy. Za mną budynek Bydgoskiej Opery. Jedno krótkie ujęcie i ruszamy zobaczyć, co tam się dzieje. Logo firmy, która jak zawsze obsługuje festiwal. Jesteśmy przed wozem. Tu jest W. Znany Wam skąd inąd. To są pierwsze ujęcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Potem wrócimy na chwilę do wozu, aby pokazać Wam bardziej szczegółowo pracę realizatora. Właśnie nas mija pani Ania Serafińska, jurorka i trenerka wielu głosów wokalnych. Paulinka Rubczak, Telewizja Polska, Magdalena Radio PIK. Pozdrówcie moich widzów z kawy bez cukru. No i tak wspaniały muzyk jazzowy gra piękne nastrojowe dźwięki. Takie rzeczy na próbie w Operze Nowa. Teraz się czerwona lampka. Oczywiście, ale teraz Was filmuję, więc mogę Was zapytać, skąd Wy się znacie? My się znamy... Z widzenia. My się znamy jeszcze... Ja teraz Krzysię spotykam po... Jezus, ja już nawet nie liczę. Z 88? No, gdzieś tak jakoś... A coś mi się wydaje, że Krzysztof Kaczyński ma dużo takich koleżanek swoich, do których ma chęć powrotu. Dużo, natomiast Bydgoszczy. Łączy pamięć mi po dopingle i po latach gdzieś tam są zakurzone te... No natomiast ja jestem w zupełnie odwrotnej sytuacji, bo ja śledzę, podziwiam i dzisiaj bardzo liczyłam na to spotkanie i bardzo się cieszę, Krzysiu, żeśmy się mogli uwidzieć w długim czasie. Zobaczmy ten jeszcze raz nas, tam do... To jest miejsce, w którym pracuje realizator, jeżeli... Ojej, strasznie tu jest mało miejsca. Jeżeli czasem słyszycie, zwłaszcza w transmisjach sportowych, że ciekawy jestem, czy realizator pokaże nam taką czy taką konkurencję, to chodzi o człowieka, który zasiada zazwyczaj tutaj obok. Używa tych wszystkich guzików i decyduje o tym, co z tych poszczególnych monitorów pojawia się na antenie. I oto sam realizator o sobie W. Teraz będą ustalenia techniczne tego, co się ma dziać. W ręku scenariusz. A ja, ponieważ kocham piosenki Andrzeja Zauchy, to chętnie do Was. Spróbujemy teraz przejść korytarzami i zobaczymy, jak wyglądają kulisy Opery Nowa. Korytarze, korytarze, garderoby. Nie będziemy zaglądać aż tak bardzo, żeby nikogo nie przestraszyć. Uśmiechaj się.
Andrzej Dąbrowski, Mieczysław Szcześniak, Janusz Szrom, Ewa Wem, Monika Bożym, Anna Serafińska. Tutaj zazwyczaj nikt nie chodzi i ja przyznam szczerze, że ja też przechodzę tędy po raz pierwszy. Zajrzyjmy do jednej garderoby. No muszę przyznać, że bardzo sympatycznie, bardzo przestrzennie. A tu jeszcze, jeżeli słonko na mnie świeci, będę wam mogła pokazać piękny widok, może się ustawi obiektyw. Piękny widok na fragment Wyspy Młyńskiej. Ale lepszym rozwiązaniem będzie chyba, jeśli ja wam to pokażę po prostu z zewnątrz, bez szyb. Chwila relaksu po próbie, a przed koncertem muszę się przebrać i mam jeszcze do odbycia rozmowy z Ewą Bem. Jestem tym bardzo podekscytowana. Pani Ewa zgodziła się chwilę porozmawiać. No i oczywiście z moją ulubioną wokalistką Moniką Bożym. Ale to na chwilę przed koncertem. Na razie jestem w restauracji. O, tamto zobaczycie chyba niewiele, bo świeci słoneczko. W restauracji Maestra. To jest, jak sama nazwa wskazuje, miejsce przy Operze Nowa. Za chwilę po raz pierwszy w życiu będę jadła pierogi pistacjowe. Obiecałam, że pokażę fragment Wyspy Młyńskiej. To pokazuję akurat. Wychodzi nam na to, że to nie jest ten najpiękniejszy kawałek, ale jak wam nakręcę pod słońce, no to same rozumiecie, że nic z tego nie będzie. Opera Nowa. Na brzegu rzeki Brdy i ja jeszcze nie przebrana. Dziewczyny, a to kolejne spotkanie. Ja mam dzisiaj szczęście na spotkanie mojego życia. Kolejne spotkanie mojego życia. Moja ukochana wokalistka Monika Boże. Moniko, ja cię po raz pierwszy usłyszałam w telewizji śniadaniowej. To dla mnie było w ogóle niesłychane, ale kiedy usłyszałam tagline, to sobie pomyślałam, że to jest wielka gwiazda. Powiedz mi, dlaczego ciebie jest tak mało? Ja bym chciała tak pięknych dźwięków w wykonaniu Moniki słuchać jak najwięcej. Mało? W Polsce. W Polsce. Wydaje mi się, że gramy dostatecznie dużo. W Polsce. Ja nie mam takiego poczucia, że się nie spisujemy, jeżeli chodzi o ilość koncertów. No płyty są dwie, bo ja mam lat 25 dopiero, pracuję dalej, więc już się zbiera ta lista utworów, których się można słuchać w różnych okolicznościach życia. Co więcej mogę powiedzieć? No. Dziewczyny, też wyjeżdżam. Zerknijcie na utwory Moniki Bożym, a ciebie mogę poprosić o ciepłe życzenie i dobre słowo dla widza Kawy bez cukru? Oczywiście chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkie widzki bloga Kawa bez cukru. Klimat tego, co dzieje się za kulisami Opery Nowa. Teraz mam pomocnika za pomoc w realizacji. Bardzo dziękuję. I zapraszam was na kolejnego vloga. Do zobaczenia.